Temat reparacji wojennych od Niemiec zaczyna być zauważalny na całym świecie, piszą o tym niemieckie media w kontekście wizyty wiceministra spraw zagranicznych Arkadiusza Mularczyka w Berlinie. Ponad bilion 300 miliardów euro to rachunek wystawiony przez polski rząd za niemieckie zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej. I choć wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk podczas trwającej wizyty w Berlinie mówi o naszych sąsiadach jako o przyjacielu, to jak zauważa niemiecki dziennik Welt, punktuje kolejne zarzuty wobec rządu federalnego, dziennikarz gazety zwrócił uwagę na dotychczasowe przemilczanie sprawy przez niemiecki rząd, co ma wynikać z kalkulacji. Raport dotyczący niemieckich zbrodni i reparacji wojennych jest w trakcie tłumaczenia na język niemiecki, a w ciągu kilku tygodni mają go otrzymać tamtejsi ministrowie i decydenci. Wczoraj wiceminister rozmawiał z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec Andreasem Misialisem. Dobra i szczera rozmowa z sekretarzem stanu Andreasem Misialisem o trudnych sprawach z naszej historii z wolą kontynuacji. Wizyta Arkadiusza Mulaczyka w Berlinie zbiega się ze skandalem z udziałem berlińskiego domu aukcyjnego. W zeszłym tygodniu wystawiono na sprzedaż akwalerę kandyńskiego, skradzioną z Muzeum Narodowego w Warszawie w 1984 roku. Ta sytuacja jeszcze mocniej akcentuje konieczność uregulowania kwestii reparacji wojennej.